Witajcie, cześć. Dzisiejszy temacik dotyczy wycieraczek. Siedzimy w pojeździe Hyundai, tak jak widać po znaczku, w półeczce i40 i problem dotyczy wycieraczek przednich, aczkolwiek bardziej systemu załączania automatycznego podczas opadów deszczu. Mamy coś takiego, jak widzicie, tryb auto. Ten tryb auto to jest taki tryb, w którym możemy sobie ustawić wycieraczki i one automatycznie po opadach deszczu, na podstawie ilości opadów deszczu, ich częstotliwości będą się zmieniały, czyli tej pracy tych wycieraczek. Natomiast bardzo ważnym elementem, który może się zdarzyć, że zaszwankował, jeżeli natrafiliście na ten film, problem będzie dotyczył czujnika, który jest montowany na przedniej szybie. Otóż jak się okazuje, w pojazdach koreańskich, mimo że jest tryb nieustawiony na tryb auto, a mamy błąd z czujnika, to wycieraczki czasowe działały nie będą. Co bardzo charakterystyczne jest dla takiego systemu, dla takiej pracy i podobnej sytuacji, która się wydarzyła akurat w tym pojeździe, że możemy załączyć wycieraczki. One wykonają sobie pierwszy ruch, czyli kontrolny ruch, czyli wycieraczki mamy zdolne do pracy, włącznik mamy dobry. Wszystkie tryby te ustawiane tutaj na automatyczne bądź zmiany częstotliwości są również dobrze kalibrowane. Natomiast my oczywiście tego nie widzimy, nie mając testera. Natomiast w tym pojeździe włącznik, z tego co wiem, już był wymieniany, czyli ta manetka przy kierownicy była zmieniana. Natomiast problem się pojawił mimo woli, bo to się stało teoretycznie samoczynnie. Natomiast podzielę się z Wami pewną informacją taką, co może być u Was problemem, co problemem jest tutaj bynajmniej w tym pojeździe. Otóż okazuje się, że jeżeli błąd czujnika następuje tego, który montowany jest w tej górnej części, to wycieraczki mimo trybu czy automatycznego, czy ręcznego będą głupiały. Po prostu będą najnormalniej w życiu blokowane. Ich tryb nie będzie uruchamiany. Przez to, że w systemie jest po prostu usterka, jest jakikolwiek błąd, który jest zapisywany właśnie z tego czujnika. I zaraz pójdziemy na zewnątrz, zobaczymy, sprawdzimy, co nasz czujnik powie na przedniej szybie. No i tak, jesteśmy już na zewnątrz, podchodzimy do czujnika. Nasz czujniczek wygląda tak na szybie. No i co, słuchajcie, ku mojemu zdziwieniu. Zobaczcie, nie trzeba być geniuszem, żeby kłamstwo ujawnić bardzo łatwo. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, to co powinno być idealnie czyściutkie, przez fachowców, którzy najnormalniej w życiu wymieniali szybę, po prostu niestarannie ten czujnik zamontowali. Być może przez to jest błąd tego czujnika, on przez cały czas widzi jakieś śmiecie, niedogodności, nie widzi tego, co powinno padać na czujnik, znaczy może nie na czujnik, tylko co czujnik powinien widzieć podczas opadów. Tak to właśnie wygląda, także będę się brał za zdemontowanie tej obudowy i spróbujemy ten czujniczek podnieść, podglądniemy, zobaczymy jak to tam wygląda. Także widzicie, ktoś kto wymieniał szybę po prostu zaniedbał troszeczkę, także już wiadomo, że ta usterka nie powstała nagle, tylko po wymianie szyby. Być może opadów deszczu po wymianie szyby nie było, no i właściciel oczywiście o tym nie wiedział. Przyszedł deszcz, wycieraczki przestały działać, no i akuku, nagle to się stało samo. A samo się nic nie zrobiło, tylko tak jak widzicie. Ten ekranik powinien być czyściutki. A on posiada najnormalniej w życiu w środku już bąbelki, które uniemożliwiają dojście normalnego światła do środka, żeby czujniczek nasz mógł widzieć to, co jest. Dobra, biorę się i demontuję. No i więc tak jak widzicie, czujniczek został wypięty, został odklejony. Okazuje się, że nakładka na nim zeszła bardzo ładnie. Natomiast czujnik prawie, że nie był zamocowany w ogóle przy szybie. Natomiast zobaczcie, w jaki sposób fachowcy, ci co wymieniali szybę, go przykleili. To widać żywcy żywym, po prostu okiem nie trzeba być jakimś geniuszem,
żeby stwierdzić, że ten klej po prostu był tak ściapany. Tak to wygląda, jakby po prostu ta masa, na której się trzyma ten czujnik, była dwukrotnie nałożona, czyli niezdarta powierzchnia nałożona druga, przez co no i normalnie w życiu się coś zbombliło. No i tak to właśnie wyszło. Dobra, będę zmuszony wyczyścić, przykleić oczywiście nową i dopiero zamontować czujnik. Dobra, biorę się, bo to troszeczkę zejdzie. Takiego ciapaniny tu jest w silikonie, no ale no niestety nikt tego nie zrobi za nas. Samo się nie wyczyści. Także do zobaczenia. No właśnie, więc tak, słuchajcie, mała zmiana planów musiała powstać. Dlaczego? Dlatego, że tak jak widzicie, czujniczek musiałem rozebrać. Tu mamy nasz rozebrany czujniczek, który sobie wisi na płytce, gdzie on jest. O, tu wisi sobie płytka. I teraz, czy możemy sprawdzić poprawność takiego działania? Możemy zobaczyć. Zapon w tym momencie mamy załączony. Tak jak widzicie, wycieraczki się załączyły. Mimo, że jest czujnik rozebrany, po prostu te pryzmaty, które tam są, które światło filtrują, są zdemontowane, ale... O, nie, działa. Jednak widzicie, wycieraczki poszły po raz kolejny. Zaraz sprawdzimy po raz trzeci. Jeżeli pójdą, to już wiemy, że nasz czujniczek jest dobry. Bo czasem może się zdarzyć sytuacja taka, że ten czujniczek po prostu ucierpi podczas jakiejś tam kolizji. Jeżeli była kolizja, jeżeli była szyba uderzona, jeżeli było, nastąpiło uderzenie, o, ja widzicie, ruszyłem ręką, a wy tego nie widzicie. Ruszyłem ręką, wycieraczki się załączyły po raz kolejny, bo nie skończyłem tematu. Czasem jest tak, że po prostu szyba, która była uderzona, może spowodować mechaniczne uszkodzenie tego czujnika, więc tutaj jest odrębna sprawa. Natomiast jeżeli taki czujniczek sobie rozbierzecie, czyli całą zdemontujecie obudowę, i tutaj nie wiem, czy to będzie widać pod słońce, może nie widać tego, natomiast widać po prostu jedne wielkie bąbelki, które są niedopuszczalne dla czujnika, bo czujnik ma rozpoznawać różnice. Natomiast bierzemy jeszcze raz ręką, przejedziemy. Widzicie? Ręką przejechałem, wycieraczki się załączyły. Także wiemy, że czujniczek mamy dobry, tylko trzeba będzie go teraz ładnie przykleić, poskładać z powrotem. I będzie wszystko grało. A jeszcze jedna taka uwaga. Jeżeli by się wam zdarzyła sytuacja taka, że wasz czujnik przestał działać, to bardzo takim punktem słabym jest tutaj kostka, ta, na której się trzyma cała ta wtyczka. I tam się zdarza, bo tam są piny nie lutowane, tylko zagniatane. I może się zdarzyć tak, że po prostu na tej kostce macie problem. I dlatego powstaje sytuacja taka, że wasz system od zarządzający instalacją wewnętrzną widzi błąd tego czujnika. Jeżeli widzi błąd, to on nie wie, jak wysterowywać te wycieraczki. I dlatego wycieraczki jako na biegu pierwszym, czyli teraz mamy bieg pierwszy, działają. Bieg drugi działają. Natomiast jeżeli ustawimy czasówkę, tak jak w tym momencie jest czasówka ustawiona, na czasówce nie chodzą. To już będziecie wiedzieli, nie mając nawet testera, że warto jest sprawdzić, jeżeli mieliście styczność na przykład z naprawą szyby, wymianą szyby, jakąś kolizją, jakimś uderzeniem, to nie szukajcie jakichś tam fachowców, nie wiadomo kogo, elektroników, bo do tego nie trzeba, tylko po prostu trzeba troszeczkę starań, a na pewno budżetu wam zostanie dużo w kieszeni. Tak samo i ktoś może zadać pytanie, czy jeżeli była kolizja, czy szyba wymieniana, czy taki czujnik należy wymieniać. Otóż mówię od razu, że nie. Dlatego jeżeli mieliście jakiekolwiek zdarzenie, nie daj Boże, gdzie szyba wasza poleciała i zmieniacie szybę, to nie każcie wymieniać czujnika, dlatego że może się okazać, że wasz czujnik jest dobry, a za niego zapłacicie naprawdę ładnych paręset złotych. Już nie mówię z oryginału, natomiast może być to zbędne, dlatego że wasz czujnik może być najnormalniej w życiu dobry. A to wystarczy po prostu wpiąć sobie wtyczkę, nawet jeżeli tej szyby nie macie, przejechać ręką, tak jak widzicie, ręką przejechałem, wycieraczki się załączyły. Co świadczy o tym, że tu wszystko działa, tu wszystko gra. Także widzicie, prostą metodą można rozgryźć bardzo łatwy temat. Dobra, ja biorę się za przygotowanie, składanie, a potem zrobimy próbę polania wodą, zobaczymy, czy to działa. Do zobaczenia. No i więc tak, teraz informacja dla tych, którzy dotrwali do końca, chcieli czekać.
Któryś czujnik już przyklejam. W tym momencie widzicie, przyklejona jest już tak zwana galaretka, bo na galaretkę kleimy, czyli taką żelową nakładkę klejącą. Na niej w tym momencie jest jeszcze folia zewnętrzna, także tutaj się nie martwię. Można ją spokojnie dotykać. Któryś czujnik już kleje z kolei. A czym kleje? Słuchajcie, nanotaśma dostępna na portalu aukcyjnym, jaki najbardziej króluje u nas. Taśmę taką kupicie od kilku do powiedzmy 10 zł. To jest taśma szerokości akurat 30 mm. Bzdury co prawda w sieci są opisane, że taśma taka posiada grubość około 2 mm. Jest to bzdura, ona posiada około milimetra grubości. Natomiast w 100% się sprawdza. Więc ja biorę się w tym momencie, bo potrzebuję dwie ręce, żeby przykleić do szyby. Zdzieram tą folię ochronną. No i robimy próbę. Także widzicie, nie trzeba żelowej nakładki, bo ona jest dokładnie taka sama. To jest taka nanostruktura transparentna, czyli idealnie przeźroczysta, którą możemy sobie przykleić. A w tym momencie to, co widać na niej, no to widać obrzeża, które nie będą miały znaczenia, bo nas interesuje sam ekranik. Dobra, bierzemy się i klejmy. No i więc tak, każdy by zadał pytanie, czy to faktycznie działa, czy to faktycznie się mogło sprawdzić, czy ta taśma się sprawdziła, czy się trzyma i tak dalej. Więc od razu robimy teścik. Mam w tym momencie szczotkę przygotowaną, zmoczoną, silnik zapalony, wycieraczki włączone i robimy próbę. Tak jak widzicie, wycieraczki działają, tylko częstotliwość jest ustawiona mała. Natomiast bez względu na to, jakby nie było, wycieraczki czasowo się załączają. W tym momencie ustawiłem na auto. Idę przynieść troszkę wody i robimy jeszcze jedną próbę. Klejemy, ostatnia próba. Działa. Wiadomo, że wycieraczka nie działa raz po raz, ale się automatycznie załącza. Jeszcze jedna próba chlapnięcia. Działa, super. Także widzicie, można tanim kosztem przykleić galaretkę, zaoszczędzić kasę, także jeżeli dotrwaliście z filmikiem do końca, to będziecie się cieszyli portfelem. No i oczywiście najważniejsza frajda to jest, jak się coś zrobi samemu. Także liczę na łapeczkę w górę, jak filmik się przydał, podobał, ładny i tak dalej, ble, ble, ble. Zapraszam oczywiście do komentarzy, krytyki również przyjmuję. I do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.